Dobra, gotowy jest. Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2019-2020 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Proszę Państwa o powstanie. Proszę o wprowadzenie sztandarów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Proszę Jego Magnificencję profesora Marka Żmigrodzkiego, rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, o wprowadzenie senatu naszej uczelni. Proszę o odśpiewanie hymnu państwowego. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło w dniu tak dla nas uroczystym i podniosłym gościć tak wiele znakomitych osób w murach naszej uczelni. Chciałem bardzo serdecznie w tym miejscu przywitać Jego Ekscelencję księdza profesora Stanisława Budzika, arcybiskupa metropolitę lubelskiego. Jest nam niezmiernie miło gościć w murach naszej uczelni Jego Ekscelencję Abla, prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego. W naszym gronie bardzo ciepło i serdecznie witamy pana doktora Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo serdecznie witam także pana profesora Andrzeja Stanisławska, senatora Rzeczpospolitej. Serdecznie też witamy pana Krzysztofa Głuchowskiego, posła na Sejm. Jest nam również bardzo miło i serdecznie powitać pana Zbigniewa Wojciechowskiego, wicemarszałka województwa lubelskiego. U nas jest zawsze mile widziany pan dr Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Niezmiernie cieszy nas także obecność
przedstawicieli dyplomatycznych. Witamy pana Wasyla Pawluka, konsula generalnego Ukrainy w Lublinie. Pana Tomasza Kalinowskiego, konsula honorowego Słowenii. Oraz pana Andrzeja Kiteł, konsula honorowego Mołdawii. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli uczelni. Na pierwszym miejscu wymieniam pana, jego magnificencję, profesora Stanisława Michałowskiego, rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Witam księdza profesora Jarosława Marczewskiego, rektora Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Pana rektora, profesora Igora Kocana z Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w Łódzku. Bardzo serdecznie wśród nas witam panią profesor Hannę Trębacz, prorektora Szkoły Doktorskiej Szkolenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ciepło i serdecznie również pozdrawiam panią dr Ewelinę Niźnikowską, prorektor Wyższej Szkoły imienia papieża Jana Pawła II. Witam pana doktora Krzysztofa Trochimiuka, prorektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Wśród nas jest także pan dr Daniel Stos, rektor Państwowej Uczelni imienia Stefana Batorego. Serdecznie witam również pana profesora Krzysztofa Pisarskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Bardzo serdecznie witam księdza profesora Stanisława Fela, dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Cieszy nas również obecność pana profesora Jana Pomorskiego, członka Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozwólcie państwo, że teraz ciepło i serdecznie powitam również przedstawicieli urzędów i instytucji. Bardzo serdecznie witam pana Leszka Żelaznego, lubelskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Pana Mariana Króla, przewodniczącego zarządu regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność. Pana doktora Krzysztofa Markowskiego, dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie. Pana Piotra Waszaka, dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie. Oraz pana Piotra Winiarskiego, lubelskiego wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Od wielu lat współpracujemy również z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dlatego pozwólcie państwo, że bardzo serdecznie przywitam w tym miejscu wszystkich prezesów zarządów firm, które współpracują z nami. Witamy serdecznie. Witamy równie ciepło organizacje pozarządowe i organizacje z otoczenia biznesu. Niezmiernie ważna dla nas jest także obecność przedstawicieli służby zdrowia, z którymi mamy przyjemność od lat współpracować. Witamy serdecznie państwa. Witamy bardzo serdecznie również przedstawicieli banków działających w naszym regionie. Również z uwagi na kierunki reprezentowane na naszej uczelni, bardzo ciepło witam przedstawicieli wszystkich służb mundurowych. Bardzo serdecznie również cieszymy się, że wśród nas są także również przedstawiciele instytucji edukacyjnych, sportowych i artystycznych. Witamy państwa bardzo serdecznie. Na koniec, ale nie mniej ciepło i z atencją, witamy również pracowników i władze Fundacji OIC Poland w Lublinie. Jako gospodarze również i władze uczelni witamy bardzo ciepło, serdecznie pracowników naszej uczelni. Wszystkich. No proszę państwa, najbardziej gorące
powitanie, pozwólcie Państwo, że przygotowałem dla osób, które stanowią sól tej ziemi, dla tych, bez których nasza aktywność zawodowa, naukowa nie miałaby najmniejszego sensu. Drodzy studenci, witajcie serdecznie wśród nas. Witam Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy są dzisiaj z nami obecni. Cieszymy się, że możemy z Państwem świętować tak ważną dla nas uroczystość. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Poproszę teraz o zabranie głosu panią Teresę Bogacką, kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Szanowni Państwo, Ekscelencje, szanowny panie premierze, szanowni studenci i pracownicy, szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji to uczelnia niepubliczna, która kształci na lubelskim rynku od roku 2000. Stąd też piknikiem rodzinnym rozpoczęliśmy jubileuszowy rok 20 naszego funkcjonowania, naszej działalności. Uczelnia otrzymała uprawnienia 24 października 2000 roku i stąd też nasze kształcenie na poziomie wyższym rozpoczęliśmy w 2001 roku, ale cała działalność i funkcjonowanie i studia podyplomowe prowadziliśmy już od roku 2000. Stąd pozwoliliśmy sobie na ten jubileusz w przyszłym roku. Oczywiście jest uczelnia przez ten okres przygotowywała się przez okres pierwszego roku do profesjonalnego kształcenia, do profesjonalnego rozpoczęcia działalności dydaktycznej, działalności akademickiej. Ciągle się zmieniamy, jesteśmy otwarci na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia. Ciągle budujemy swój wizerunek jako podmiotu stabilnego i odpowiedzialnego w sferze podejmowania decyzji strategicznych, a zarazem podmiotu, który nie boi się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego, organizacji pracy. Wychodząc naprzeciw zmianom wprowadzonym w systemie edukacji na poziomie wyższym przez ustawę 2.0, nasza uczelnia rozpoczęła wdrażanie tych zmian w sferze kiedy one były w sferze projektów już w roku 2017. Zmieniliśmy strukturę organizacyjną, systematycznie wdrażamy nowe modele zarządzania, między innymi procesem dydaktycznym i rozwojem naukowym, co przekłada się między innymi na naszą określoną pozycję uczelni na rynku edukacyjnym. Zbudowaliśmy wartościowy, progresywny model kultury akademickiej, który zgodny jest z uwarunkowaniami lokalnymi i regionalnymi i wpisującymi się w priorytety dokumentów strategicznych miasta Lublina, naszego województwa i kraju, co pozwala nam realizować zadania z obszaru dydaktyki w sposób ściśle skorelowany z działaniami B plus R, działalności społecznej, czy też rozwoju naszej infrastruktury. Uważamy się za uczelnię nowoczesną, innowacyjną, kreatywną i w wielu dziedzinach prekursorską. Zasłużenie cieszymy się, w mojej opinii, opinią jednostki zapewniającej możliwość studiowania na europejskim poziomie, a jednocześnie prostudenckiej, otwartej na dialog, tak z otoczeniem zewnętrznym, jak i otoczeniem wewnętrznym. Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia, które uczelnia otrzymuje od wielu lat od instytucji analizujących, oceniających rynek edukacyjny w Polsce. Poddajemy się wszystkim możliwym akredytacjom, żeby potwierdzić nasz status nie tylko w opinii publicznej, ale w oczach naszych studentów, naszych absolwentów i ciągle pracujemy nad tym, żeby wartość dyplomu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji na rynku, nie tylko edukacyjnym, ale na rynku pracy miała określoną wartość. Takimi nagrodami, ja dwie czy trzy przytoczę, w 2018 i 2019, te, które otrzymaliśmy,
To europejski certyfikat jakości przyznany dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają się wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Ten certyfikat objęty został patronatem honorowym Europejskiej Organizacji Jakości z Brukseli. Otrzymaliśmy polską nagrodę inteligentnego rozwoju jako dla inspirującej kobiety w organizacji, polską nagrodę inteligentnego rozwoju Uczelnia Przyszłości, polską nagrodę innowacyjności. Otrzymujemy wyróżnienia jako Uczelnia Liderów z wyróżnieniem nadzwyczajnym w roku 2019 jako lider współpracy międzynarodowej, a także otrzymaliśmy certyfikat platynowy. Otrzymaliśmy również wyróżnienie jako najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych w drugim półroczu 2018 i oczywiście Polską Nagrodę Innowacyjności. W mediach naszych lokalnych również zaliczeni zostaliśmy wśród Setka Kuriera, wśród 15 podmiotów, które wyróżniają się na tle konkurencji. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała nagrodę w kategorii edukacja i oświata. To, co szczególnie wyróżnia naszą uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest na wielu płaszczyznach. Władze uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie mogą analizować, i robimy to na bieżąco, potrzeby pracodawców i wdrażamy ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia. Potwierdzeniem tego są na przykład nowe uprawnienia, które otrzymała uczelnia w drugiej połowie 2018 roku i w pierwszej połowie 2019 roku. Są to uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, bo rozpoczęliśmy wdrażanie profilu praktycznego już na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka ze specjalnością cyberbezpieczeństwo. I chciałabym dodać, że chcemy w grudniu zakończyć budowę laboratorium cyberbezpieczeństwa z własnych środków uczelni. I na pewno przed świętami będziemy się starali uruchomić i oddać studentom do użytkowania, ale nie tylko, również dla pracodawców nasze laboratorium, bo chcielibyśmy współpracować w tym obszarze również bardzo blisko ze wszystkimi podmiotami, które z nami współpracują. Również na drugim stopniu profil praktyczny. Rozpoczynamy teraz kształcenie na kierunku zarządzanie. Otrzymaliśmy również uprawnienia do prowadzenia 5-letnich studiów magisterskich, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów inżynierskich o profilu praktycznym, pierwszy stopień na kierunku mechatronika. To są uprawnienia, które otrzymaliśmy w ciągu w okresie 12 miesięcy. Ciągle pracujemy nad wdrażaniem nowatorskich kierunków, które są niezbędne, wynikające z potrzeb naszego rynku pracy, regionalnego rynku pracy, żeby naszym studentom i absolwentom stwarzać możliwości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, a potwierdzają to wyniki systemu ELA, wyniki statystyki ZUS, które potwierdzają, że nasi absolwenci to 95, 7, 8 w zależności od roku osoby pracujące, zarejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w roku akademickim bieżącym rozpoczęliśmy również kształcenie na studiach dualnych na 4 kierunkach. Są to wszystkie te kierunki, które wcześniej wymieniłam, toki prowadzone w roku bieżącym, uruchamiane w roku bieżącym, finansowane są z funduszy europejskich jako pilotażowe wdrażanie
tych kierunków studiów, które po raz pierwszy realizujemy od zera. Większość programów, jak większość w naszej uczelni, są to programy nowatorskie, które wprowadzają nie tylko innowacyjne rozwiązania, specjalności, treści, ale również rozwiązania ponadprogramowe, płatne z funduszy europejskich, staże zawodowe, które włączone są do programów kształcenia. I tak jak ustawa przewiduje 6-miesięczne praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia, my w projekcie mamy 9-miesięczne praktyki i staże. Oczywiście realizacja tych wszystkich programów odbywa się w bezpośredniej współpracy z pracodawcami i z dużym zaangażowaniem właśnie pracodawców. Chciałabym podkreślić jeden fakt również, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, będąc uczelnią niepubliczną, realizuje szereg bardzo wartościowych programów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i one są adresowane do różnych grup, branż, środowisk, grup wiekowych i to stanowi świadectwo społecznej użyteczności uczelni, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości i ochrony zdrowia. Obecnie uczelnia realizuje 21 projektów krajowych o wartości ponad 62 milionów złotych i 12 projektów międzynarodowych o wartości ponad 1,2 miliona euro. Łącznie są to 33 projekty czynne realizowane obecnie, których wartość przekracza 68 milionów złotych. Głównym celem naszych projektów jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach preferencyjnych dla naszego rynku pracy, lokalnego, regionalnego, a mówiąc o zakresie, nasze projekty skierowane są i obejmują nie tylko szkolnictwo wyższe, ale ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, bo około 30 patronatów sprawujemy nad szkołami, zespołami szkół czy szkołami zawodowymi na terenie naszego województwa. W ramach wolontariatu nasi pracownicy i studenci prowadzą różne warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, młodzieży, a także dla rodziców. I tu chciałabym króciutko wspomnieć Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Informatyczne. Mamy również profil medialno-teatralny w naszym liceum. I obecnie uczy się w naszych liceach 360 uczniów. I oczywiście chciałabym to podkreślić, bo to jest naszą wartością, wartością Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, że licea utrzymywane są wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. Chciałabym też podkreślić, że w roku akademickim 2019-20 naukę na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna u nas ponad 2,5 tysiąca studentów. Ogółem na uczelni kontynuować studia będzie 6,5 tysiąca studentów, w tym 518 obcokrajowców, w tym 220 osób z 20 kilku krajów na czterech kierunkach w języku angielskim. Ekonomia, zarządzanie, informatyka, pielęgniarstwo. Studia anglojęzyczne realizujemy już od 3 lat w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowanego na umiędzynarodowienie studiów na uczelniach polskich, których organizacja i prowadzenie finansowane są w 100% z funduszy europejskich. Ponadto w uczelni studiuje 1120 osób na studiach podyplomowych. Są to pracownicy firm, podmiotów leczniczych, terapeuci, nauczyciele, psychologowie. Szczególnie ważnym kierunkiem dla nas jest pielęgniarstwo. Od roku akademickiego 2018-19 uczelnia na tym kierunku prowadzi również w języku angielskim studia pełnopłatne, jako jedyne na tym kierunku w kraju. Wypracowaliśmy ten program w ramach właśnie dofinansowania z funduszy europejskich.
To, że studia na kierunku pielęgniarstwa w naszej uczelni realizowane są na wysokim poziomie, potwierdza fakt, że prawie 2000 studentów studiować będzie na tym kierunku w bieżącym roku akademickim. Ale nie możemy zapominać o jednym. Realizacja tych studiów dla tak dużej ilości studentów w naszej uczelni jest możliwa wyłącznie, chciałabym to podkreślić, dzięki wzorowej współpracy ze szpitalami samorządowymi i ogromnemu zaangażowaniu kadr zarządzających szpitalami przy wsparciu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w realizację części praktycznej programu kształcenia. Jest to bardzo ważny element kształcenia, bo przygotowuje naszych absolwentów do profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania pracy. Nauki medyczne jest to obszar, który uczelnia rozwija i w który inwestuje. Ta polityka władz uczelni ma swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie studiujących na Wydziale Nauk o Człowieku studentów, jak również realizowanych w zakresie tego obszaru projektów. Jest to między innymi Centrum Symulacji Medycznych. Uczelnia prowadzi także szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi. Ale mówiąc o Centrum Symulacji Medycznych, chciałabym jedno jeszcze podkreślić, że akurat wczoraj i dzisiaj jest montowany stół anatomiczny 3D, który wesprze również pracę naszych wykładowców, naszych pracowników akademickich, ale również na pewno będzie to ten element wzmacniający nasz program kształcenia i podnoszący na wyższy poziom jakość kształcenia. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę również z partnerami zagranicznymi. Przygotowujemy projekty do funduszy zewnętrznych, które mają na celu wypracowywanie rozwiązań wspomagających proces naukowo-dydaktyczny i transfer nowatorskich rozwiązań społeczno-gospodarczych w naszych regionach. A współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i głęboka analiza zachodzących procesów i zmian na rynku pracy pozwala nam właśnie na tworzenie nowych, innowacyjnych perspektyw zawodowych dla naszych studentów i absolwentów. Proces dydaktyczny na uczelni realizuje zespół ponad 350 wykładowców akademickich, z których większość posiada, z uwagi na to, że nasze studia są o profilu praktycznym w przeważającej części, większość z nich posiada właśnie duży związek z praktyką gospodarczą związana jest z uczelnią od początku jej funkcjonowania. Bo tak, dziękujemy właśnie, ustawa nam pozwoliła na zmianę minimów kadrowych i włączenie do procesu dydaktycznego praktyków gospodarczych. Proces dydaktyczny w uczelni, w roku akademickim 2018 uczelnię opuścił 17 rocznik absolwentów w liczbie 1499 osób. Kilka procent, około 10% są to absolwenci, ale studenci, którzy ukończyli naukę i będą się bronili w okresie do grudnia bieżącego roku. Chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że łącznie studia na naszej uczelni ukończyło już ponad 36 tysięcy osób i około 14 tysięcy 900 osób ukończyło studia podyplomowe. Co jest wartością, bo ja otrzymuję często pytanie, dlaczego jesteście inni niż wiele uczelni? A ja odpowiadam, ze względu na podejście do studenta, wszystkich pracowników. Student jest podmiotem, student jest partnerem dla wykładowcy i to jest tą wartością, którą pielęgnujemy od początku. Jakość pracy, indywidualne podejście, wsparcie w procesie dydaktycznym, dostępność pracowników dla studentów, tutoring obejmujący swoją aktywnością szczególnie studentów zagranicznych, wolontariat studencki, Akademickie Centrum Wsparcia Rówieśniczego, czy też działalność Biura Karier w nowej odsłonie. To tylko niektóre działania na rzecz studentów,
które pomimo niżu demograficznego przyciągają do nas kandydatów na studia i co sobie ogromnie cenimy. Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji poza podstawową działalnością realizujemy szereg inicjatyw społecznych. I chciałabym tu właśnie podkreślić też, że uczelnia, realizując swoją misję, swojego założyciela, utworzyła własny fundusz pomocy materialnej dla studentów. Studenci nasi poza pomocą materialną z budżetu państwa na stypendia socjalne i stypendia rektorskie mogą korzystać z pomocy materialnej dla absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji i rocznie około 1,5 miliona złotych otrzymują w postaci różnych ulg, bonifikat czy też zapomóg, bo wiele takich osób u nas studiuje, a studiują też całe rodziny, które są też otoczone naszym wsparciem. Bardzo często nasza uczelnia zaskakuje otoczenie nowatorskimi projektami, oryginalnymi rozwiązaniami dydaktycznymi oraz skalą i wartością merytorycznych wdrażanych innowacji. Często są one wzorem do naśladowania dla innych szkół wyższych, nie tylko krajowych, ale mamy wielu partnerów zagranicznych, z którymi właśnie te rozwiązania wypracowujemy i cenimy sobie jako wartość dodaną, którą później przekazują nasi wykładowcy, nasi pracownicy studentom. Te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania intensywnej pracy kadry zarządzającej i pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz bez wsparcia władz miasta, województwa, zarządów firm i instytucji, którzy zawsze wspierali i wspierają naszą działalność. Chciałabym w szczególny sposób podziękować ekscelencjom, arcybiskupowi, jego ekscelencji księdza arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, jego ekscelencji arcybiskupowi Ablowi za wsparcie, za życzliwość, ponieważ mamy kilkuset studentów z Ukrainy i nie tylko. I tutaj mamy ogromne wsparcie w różnych sprawach, bo studenci mają różne problemy i wielokrotnie zwracają się o tą indywidualną pomoc, będąc w obcym kraju. Serdecznie chciałabym też podziękować władzom rządowym, samorządowym za wspieranie naszych działań dla dobra całej naszej społeczności akademickiej, dla dobra rozwoju naszego miasta, naszego regionu. Wszystkim Państwu dziękuję i pragnę podkreślić, że Państwa zaangażowanie w rozwój Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji jest zauważalne nie tylko w naszym regionie, ale również jak przyjeżdżają przedstawiciele na kontrole programowe z Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyjeżdżają profesorowie z różnych uczelni, to również mamy dobre oceny, wysokie oceny, a szczególnie wszyscy są zdziwieni, kiedy mówimy i pokazujemy poziom naszej współpracy z firmami, z przedsiębiorstwami i wdrażane, rozpowszechniane są nasze działania jako dobre praktyki w skali kraju, z czego się ogromnie cieszymy, bo to jest ta wartość, która dla nas jest bardzo ważna. Dzisiaj chciałabym serdecznie wszystkich Państwa zaprosić na 20. jubileuszową inaugurację w październiku 2020 roku oraz do uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych, społecznych, gospodarczych, w szczególny sposób wpisujących się w nasz jubileusz. A wszystkim studentom z okazji nowego roku akademickiego chciałabym życzyć, żeby był to okres niekończących się sukcesów. Na uczelni są też różne zmiany, nawet w formie dyplomowania od 1 października 2019 roku na studiach pierwszego roku. I chciałabym życzyć Państwu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i bardzo dobrych ocen i spełnienia się wszystkich marzeń, nawet tych nieosiągalnych. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo pani kanclerz.
Poproszę teraz Jego Magnificencję, pana profesora Marka Żmigrowskiego, rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, o wystąpienie. Szanowny panie premierze, ekscelencje, magnificencje. O, nie słychać. A teraz już lepiej, prawda? Lepiej. Wysoki Senacie, drodzy studenci, szanowni państwo. Pragnę państwa serdecznie powitać i podziękować, że świętujecie wspólnie z nami uroczyste rozpoczęcie 19. inauguracji na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. To jednocześnie pierwszy rok pełnego jej funkcjonowania według postanowień nowej ustawy. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a z drugiej strony uroczyste rozpoczęcie jubileuszowego 20. roku funkcjonowania naszej uczelni. Fakt, że gościmy dzisiaj tak wielu znamienitych gości z ekscelencjami, z wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, panem Jarosławem Gowinem na czele, jest dla nas szczególnie miłym potwierdzeniem doniosłości i wysokiej rangi tego wydarzenia. To także dla nas powód do dumy i radości. W szczególności cieszy mnie udział w uroczystości studentów pierwszego roku, gdyż już za chwilę zostaną oficjalnie przyjęci do wspólnoty naszej uczelni. Pragnę was zapewnić, że możecie liczyć na pomoc naszych nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Życzę wam, aby okres pobytu w uczelni był dla was nie tylko okresem intensywnego zdobywania wiedzy, ale także czasem radości i zawiązywania przyjaźni. Szanowni państwo, nasza uczelnia od 20 lat czerpie swoją siłę z tradycji, potencjału i doświadczeń osób zamieszkujących nasz region. Niemniej jednak nie byłoby naszego statusu bez wizji i determinacji jednej osoby, która nie tylko tworzyła tę uczelnię od podstaw, ale jest również autorem naszego aktualnego sukcesu, jak państwo nie tylko się domyślecie, ale jestem pewny, że jesteście pewni. Tu chodzi o naszą panią kanclerz Teresę Bogacką. Wydaje mi się, że warto jej właśnie chociażby w ten skromny sposób podziękować. Czas pokazuje, że znakomite pomysły, które legły u podstaw naszego funkcjonowania, znalazły swoje jakże pozytywne konsekwencje w rozwoju naszego miasta, a także całego regionu. Szanowni państwo, za nami niezwykle trudny i pracowity rok, pełen wyzwań i zmian podyktowanych przede wszystkim koniecznością i chęcią intensywnego rozwoju uczelni oraz wdrażaniem przepisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przy okazji chciałbym podkreślić, że kiedy się nowa ustawa ukazała, my zdecydowaliśmy się, żeby jej nie kontestować, tylko jak najlepiej wykonać to, co tam zostało zawarte. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę, z końcem września tego roku dziekani i rady wydziałów przestały być organami uczelni. Wygasły także kadencje rektora i prorektora, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję za owocną pracę. Jednocześnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat funkcje kierownicze na uczelni powierzono nowym przedstawicielom. W tym czasie z powodzeniem zmierzyliśmy się z potrzebą zdefiniowania zasad funkcjonowania głównych obszarów aktywności, takich jak działalność badawcza, rozwój nauki, a w zakresie rozwiązań administracyjnych opracowaliśmy dokumenty prawne regulujące działalność naszej uczelni, czyli strategię, statut, regulamin pracy oraz regulamin organizacyjny. Nowy rok akademicki
rozpoczynamy przygotowani do funkcjonowania w nowej strukturze organizacyjnej, sprzyjającej dobrej współpracy wewnętrznej oraz lepszej obsłudze procesów administracyjnych i dydaktycznych. Pragnę w tym miejscu z dumą nadmienić, że w rozpoczynającym roku akademickim zostały wprowadzone w naszej uczelni zupełnie nowy rodzaj studiów, tak zwane studia dualne. Od roku 19-20 są one realizowane na poziomie pierwszym, licencjackim lub inżynierskim, na kierunkach informatyka, administracja, finanse i rachunkowość oraz na poziomie drugim na kierunku informatyka i zarządzanie. Podkreślam, że studia te są bezpłatne dla studentów. Kształcenie dualne, określane inaczej jako naprzemienne, polega na kształceniu teoretycznym realizowanym przez uczelnię oraz na praktycznej nauce zawodu realizowanym przez pracodawcę. Dzięki doskonaleniu całego systemu i wprowadzeniu nowych form kształcenia, takich jak studia dualne, programy stażowe czy zajęcia zorientowane projektowo, nasi studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie, które są wysoko ocenione przez pracodawców. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że miniony rok był dobrym czasem dla naszej uczelni. Potwierdzeniem tego są indywidualne osiągnięcia naszych naukowców i studentów. W tym okresie zdobyliśmy kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów na różnych profilach i poziomach kształcenia, o których mówiła przed chwilą pani kanclerz. Nie ukrywam, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji chce nadal powiększać status naukowy i potencjał badawczy. Niemniej jednak nadal pozostanie przede wszystkim uczelnią otwartą na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Dlatego w sposób szczególny dziękuję bardzo partnerom uczelni z otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy umożliwiają nam czynny udział w kreowaniu rozwoju regionu i gospodarki. Wszystkie wymienione nasze osiągnięcia napawają mnie optymizmem i pozwalają spokojnie patrzeć na naszą wspólną przyszłość. Na zakończenie życzę wszystkim Państwu wiele wytrwałości i ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, a także pomyślności w życiu osobistym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie rektorze. Szanowni Państwo, przystępujemy do kulminacyjnego punktu naszej uroczystości, immatrykulacji nowo przyjętych studentów. Proszę przedstawicieli młodzieży, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019-20 o wystąpienie do immatrykulacji. Proszę również Jego Magnificencję, pana profesora Marka Żmigrodzkiego, rektora naszej uczelni, o dokonanie aktu immatrykulacji. Państwa zaś poproszę o powstanie. Odczytam teraz tekst ślubowania. Proszę o powtórzenie za mną jedynie na końcu. Jak skończę czytać, słowa ślubuję. Wstępując do społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pomny ideałów i tradycji akademickich, świadomy praw i obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowując się do pracy dla dobra ojczyzny, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, odnosić się z szacunkiem do pracowników uczelni i przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, przestrzegać zasad honoru i zwyczajów akademickich oraz przepisów obowiązujących uczelni. Ślubuję. Ślubuję. Super, dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, jak widzę młodzież, to jestem taki spontaniczny wtedy. Także
otwiera rok akademicki, prawda? No, szanowni państwo, rok akademicki 2019-2020 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie ogłaszam za otwarty. Quod felix faustum fortuna conquessit. Stało się. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni państwo, pozwólcie, że może sprostuję pewne nadużycie semantyczne, które wkradło się do poprzedniej wypowiedzi. Otóż powinienem był raczej powiedzieć, że uroczystość inauguracji ma tak naprawdę nie tyle punkt kulminacyjny, co dwa takie podstawowe, fundamentalne filary. Jednym niewątpliwie jest immatrykulacja studentów, no ale proszę państwa, przecież wszyscy oczekujemy również na wykład inauguracyjny i na wystąpienie. Dlatego teraz prostując to, bardzo serdecznie zapraszam pana doktora Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, o wystąpienie. Bardzo proszę. Szanowna pani kanclerz, magnificencjo, panie rektorze, czcigodni księża, arcybiskupi, panie senatorze, panie marszałku, panie prezydencie, wszyscy szanowni państwo, a przede wszystkim drodzy studenci. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę z tego, że mogę wziąć udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Pozwólcie państwo, że zacznę od takiego akcentu osobistego. To jest dla mnie okazja, aby bardzo serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom świata akademickiego za te 4 lata współpracy. Chcę powiedzieć, że być ministrem rządu Rzeczypospolitej to jest największy zaszczyt, jaki może spotkać obywatela. A być ministrem nauki i szkolnictwa wyższego to jest zaszczyt szczególny i wielka lekcja. Lekcja płynąca z tej współpracy, z tego wyjątkowego dialogu, który toczymy od 4 lat. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom świata akademickiego, a szczególnie serdecznie chciałbym podziękować przedstawicielom i wspólnocie akademickiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji za to, że państwo w tym procesie dialogu w tak przenikliwy sposób, tak przekonujący przedstawialiście punkt widzenia, argumenty ważne szczególnie dla sektora uczelni niepublicznych. Te uczelnie odgrywają bardzo ważną i wierzę, że trwałą rolę
na mapie polskiego świata akademickiego. Wszyscy sobie zdajemy doskonale sprawę z tego, jak trudny jest rozwój uczelni niepublicznych, trudny ze względu na niesprawiedliwe warunki, w których muszą działać, na brak równych szans wynikający z tego, że studia dzienne w uczelniach niepublicznych nie są finansowane z budżetu. Chcę powiedzieć, że mam pełną świadomość, że ta sytuacja jest sytuacją niewłaściwą, że nie tylko dla uczelni niepublicznych, ale również dla uczelni publicznych byłoby rzeczą ze wszechmiar korzystną, gdyby państwo przestało dzielić studentów na tych studentów pierwszej i drugiej kategorii i gdyby objęło dofinansowaniem budżetowym także studia dzienne na uczelniach niepublicznych. Nie ma od wielu, wielu lat, nie ma także w tym ostatnim okresie takiego politycznego przyzwolenia na takie rozwiązanie, a chcę powiedzieć, że w ministerstwie mamy gotowy projekt ustawy, przynajmniej częściowo realizującej uzasadnione oczekiwania sektora uczelni niepublicznych, czyli pozwalającej studentom uczelni niepublicznych na odpisy podatkowe, tak żeby w ten sposób zrekompensować im koszty studiów. Wierzę w to głęboko, że po najbliższych wyborach będzie można ten projekt poddać pracom legislacyjnym, że już wkrótce wejdzie on w życie, w ten sposób eliminując na coś, co jest pewnym moralnym skandalem. Szanowni Państwo, jeżeli uczelnie niepubliczne muszą konkurować w rynku edukacyjnym na niesprawiedliwych zasadach, krzywdzących dla nich zasadach, to tym bardziej imponujący jest dorobek Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. I chciałbym, żebyście wszyscy Państwo, począwszy od charyzmatycznej twórczyni tej uczelni, pani kanclerz Teresy Bogackiej, poprzez kadrę naukowo-dydaktyczną, kadrę administracyjną i wreszcie tych, którzy, jak słusznie tutaj zostało powiedziane, są solą każdej uczelni, a więc studentów, żebyście wszyscy Państwo przyjęli moje wyrazy głębokiego podziwu, uznania i moje serdeczne podziękowania za to, czym jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji od blisko już 20 lat. Jak ważną rolę odgrywa na mapie edukacyjnej nie tylko województwa lubelskiego, ale całej Polski. Słuchając wystąpienia pani kanclerz, z podziwem myślałem o ogromnej skali wyzwań, działań, które podejmuje wspólnota akademicka państwa w uczelni. Nawet myślałem sobie, że gdyby inne uczelnie działały w tak energiczny sposób, to na pewno i poziom szkolnictwa wyższego, i poziom badań naukowych w Polsce byłby wyższy. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję Państwu tych wszystkich osiągnięć, a szczególnie serdecznie gratuluję tego, że to, co jest Waszą główną misją, a więc kształcenie studentów, odbywa się tutaj rzeczywiście na poziomie bardzo wysokim. Gratuluję studentom, którzy przed chwilą uczestniczyli w uroczystości immatrykulacji. Gratuluję wszystkim studentom Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, że wybraliście studia w uczelni, która ma prawdziwą misję. W uczelni, która bardzo precyzyjnie definiuje potrzeby Wasze, studentów i potrzeby pracodawców. Skala współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji ze światem gospodarczym jest rzeczywiście imponująca. I chciałbym też bardzo podziękować przedstawicielom świata biznesu za to, że tak otwarcie do tej współpracy podchodzicie, ale podchodzicie w dobrze, w najlepiej pojętym własnym interesie i interesie Polski.
Dlatego, że Polska może się rozwijać tak dynamicznie, jak się od 30 lat rozwija, tylko wtedy, jeżeli będziemy jak najszerzej rozwijać ten pomost między światem akademii, między światem nauki, światem uczelni, a światem polskiej gospodarki, polskich firm. Wyrażając ogromne uznanie dla Wspólnoty Akademickiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji za osiągnięcia dydaktyczne, chciałbym równocześnie podkreślić, że to jest jedna z nie tak wielu, nawet powiedziałbym jedna z nielicznych uczelni niepublicznych, która ma uzasadnione ambicje również naukowe i ma osiągnięcia w obszarze badań, zwłaszcza tych badań, które mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy. Życząc Państwu kolejnych wspaniałych sukcesów, kolejnych dekad rozwoju, zarówno w obszarze kształcenia studentów, ich formacji, bo ta uczelnia wyrasta też z jasnych korzeni, jasnych i głębokich korzeni etyki chrześcijańskiej, życząc sukcesów w obszarze naukowym. No, chciałem równocześnie podzielić się z Państwem dobrą informacją. Otóż w Wydział Transportu i Informatyki Państwa Uczelni otrzymał w kategorię B, świadczącą już o naprawdę bardzo wysokim poziomie badań naukowych. Jeżeli Państwo pozwolicie, to kończąc to moje wystąpienie, wręczę decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego na ręce pani kanclerz. Dziękuję panie premierze za tak miłe, ciepłe słowa, które zostały sprofilowane do naszej społeczności. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Ja tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście, jak pan rektor nadmienił i pani kanclerz, rzeczywiście nie było u nas kontestacji ustawy, tylko tak naprawdę była ciężka praca nad tym, żeby jak najlepiej wdrożyć w tych okolicznościach, w których tak naprawdę przyszło nam funkcjonować. I oczywiście sprostać wymaganiom. Natomiast też chcę nadmienić, że tak naprawdę wymagało to nie tylko i wyłącznie pracy, ale również, co myślę, było rzeczą dużo trudniejszą, ale myślę, że konsekwencje będą wtedy bardziej optymistyczne, a mianowicie zmianę optyki myślenia, to znaczy przejście z tych takich dogmatycznych pozycji na te pozycje, które są pozycjami tak naprawdę wynikającego z realizmu funkcjonowania uczelni, szkolnictwa wyższego w Polsce. Mam to na myśli przede wszystkim rozliczanie się punktami ECTS, mam tutaj na myśli kwestie dotyczące ewaluacji procesu kształcenia, czy mam na myśli kwestie dotyczące doboru i kadry akademickiej. A więc mam nadzieję, że te prace, które są już poza nami, właśnie teraz, w tym roku, w następnych latach przyniosą nam owoce i dlatego, tak jak tutaj pani kanclerz i pan rektor mówili, myślę, że optymistycznie patrzymy w przyszłość. Także panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa kierowane do nas. Poproszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela studentów naszej uczelni, pana Bartosza Siudeł, przewodniczącego samorządu studenckiego. Szanowna pani kanclerz, magnificencjo, szanowny senacie, wielce szanowni goście. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to obecnie uczelnia nowoczesna i potrafiąca dostosować się do najnowszych trendów. Innowacja nie znajduje się tu tylko w nazwie, jest ona widoczna na co dzień. Powstają świetnie wyposażone laboratoria, otwierają się nowe kierunki studiów. Zaczyna się u nas kształcić coraz więcej studentów zagranicznych, a władze uczelni regularnie odbierają prestiżowe nagrody. Poziom kształcenia również stoi na bardzo wysokim poziomie.
Nasi absolwenci wchodzą na rynek pracy z dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną. Dba o to świetna kadra naukowo-dydaktyczna, przykładająca dużą wagę do tego, żeby poziom merytoryczny zajęć był jak najwyższy. Cieszę się również z powodu, że władze uczelni wspierają wiele inicjatyw studenckich, dając nam możliwość wykazania się i zdobycia doświadczenia w różnych dziedzinach. Mam też kilka słów do naszych studentów. Za 2 lata ponad połowa Polaków będzie mogła pochwalić się posiadaniem wyższego wykształcenia. Konkurencyjność na rynku pracy będzie więc ogromna. Wykorzystajcie dlatego czas studiów najlepiej jak potraficie. I nie zapomnijcie, żeby się przy tym dobrze bawić. Dziękuję. Szanowni Państwo, uczelnia jest miejscem dialogu, też wymiany myśli. Dlatego teraz serdecznie zapraszam znamienitych gości, może o zabranie głosu. Zapraszam serdecznie. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo. Panie Prezydencie, zapraszam. Ekscelencje, Panie Premierze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Chciałbym nawiązać do słów Pana Premiera i powiedzieć, myślę, w imieniu nas wszystkich, że tą służbę publiczną, którą Pan Premier wykonuje w dłuższym niż 4-letnim okresie, doceniamy i chcę powiedzieć, że darzymy Pana wielkim szacunkiem i za te 4 lata trudnej reformy, niektórzy mówili nie do wprowadzenia, dziękujemy. Szanowni Państwo, Lublin, opracowując strategię rozwoju naszego miasta, wpisał w te 4 filary decydujące o przyszłości miasta, między innymi akademickość, a może przede wszystkim akademickość. Ta akademickość kształtuje w sposób istotny potencjał społeczno-gospodarczy, ale buduje również markę Lublin i w Polsce, i w tej części Europy. Niewątpliwie sprzyja temu zarówno umiędzynarodowienie naszych uczelni, ich liczne kontakty w Europie Środkowej, czy również tu w Europie Wschodniej, ale przede wszystkim te zmiany, które w uczelniach się dokonały i rzeczywiście ten potencjał naukowo-badawczy wart jest tu podkreślenia. Druga płaszczyzna, którą wyraźnie trzeba podkreślić, bo to jest wielki nasz wspólny sukces, to jest relacja samorząd, uczelnie, biznes. Tam, gdzie jest to możliwe, jako wspólnota terytorialna jesteśmy partnerem. Nie zawsze musimy być, ale chcemy. Natomiast w tej relacji zachodzącej pomiędzy uczelniami a biznesem stało się to, co jest istotą innowacyjnego, kreatywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Czyli tak naprawdę dwaj partnerzy niesłychanie istotni do tego, byśmy rozwijali się i szybko, i w taki sposób wybudować nasz potencjał na poziomie europejskim. Dwaj partnerzy wykonali to, co do nich należało. I oczywiście możemy powiedzieć, że jeszcze długa droga jest przed nami, ale każda uczelnia ten swój potencjał wprzęgła w realizację takiej strategii. I za to środowisku akademickiemu, całemu Lublinu należą się ogromne podziękowania, ale również i biznesowi, przedstawicielom firm, którzy zrozumieli, że warto, trzeba współpracować z naszymi uczelniami. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest jedną z tych uczelni, która szybko i być może z racji rzeczywiście tego środowiska, które zgromadziła, rozpoczęła współpracę z biznesem. I kształci na wysokim poziomie, kształci dobrze. Możemy to wszyscy zaświadczyć. Raz jako pracownicy związani z uczelnią, 2 jako pracodawcy. To drugie może jest nawet zdecydowanie ważniejsze, bo odbieramy absolwentów szkoły i inwestujemy w nich również dalsze formy kształcenia. To są doskonali pracownicy. Dla tego poziomu kształcenia bardzo istotne jest budowanie współpracy i ta współpraca, Panie Premierze, jest. I to warto podkreślić, że tego w ostatnich latach też się nauczyliśmy, a to oznacza, że te korzyści z tego będą dla wszystkich.
Chciałbym również podkreślić, w tym gronie może nie jest to potrzebne, ale biorąc pod uwagę naszego gościa, że w Lublinie mamy bardzo wysoki poziom międzynarodowienia kształcenia. Mamy wskaźnik ponad 10% studentów zagranicznych. To jest wskaźnik na poziomie Warszawy i Krakowa. To jest również potwierdzenie roli uczelni w tej części Europy. Potwierdzenie również tej umiejętności budowania przez uczelnie tych kontaktów nie tylko zresztą w wymiarze dydaktycznym kształcenia, ale również i naukowych. I tutaj na ręce pana rektora, pana Stanisława Michałowskiego, chciałbym również dla wszystkich rektorów złożyć wyrazy szacunku za ten trud. Kończą kadencję i te kadencje są wielkim sukcesem naszego miasta, naszego środowiska akademickiego. A zatem po tych trudnych latach wchodzimy w okres zapewne niełatwiejszy, ale z dużym potencjałem optymizmu, a przede wszystkim z przekonaniem, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę, że te 5 minut uczelnie, ale i miasto potrafiły wykorzystać dla dobra naszych mieszkańców i oczywiście mieszkańców regionu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Młodzieżowej Rady mamy zaszczyt i przyjemność wręczyć pani kanclerz Teresie Bogackiej Nagrodę Młodzieżowej Rady dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina. Nagroda została przyznana na wniosek uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Serdecznie dziękuję za tą miłą niespodziankę, bo młodzieżą opiekuję się od bardzo, bardzo dawna i jeśli chodzi o liceum, to właśnie nawet na Dzień Matki otrzymuję od nich życzenia i kwiaty, co jest też szczególnie dla mnie miłe. Dziękuję serdecznie. Dobrze, zapraszam pana marszałka Zbigniewa Wojciechowskiego. Wielce szanowna pani kanclerz, magnificencjo, wysoki senacie, ekscelencje, panie premierze, panie prezydencie, panie konsulu, panie senatorze, wszyscy dostojni goście, a przede wszystkim studenci. Ja z panią kanclerz Teresą Bogacką współpracuję od ponad 20 lat. Jeszcze jako wiceprezydent miasta Lublina nawiązaliśmy współpracę z Fundacją OEC Poland i ta współpraca do tej pory trwa. Ale w ostatnim okresie przybrała większą moc. I powiem szczerze, że jestem tak bardzo dumny, że jest w naszym województwie taka uczelnia. Uczelnia niepubliczna. Uczelnia, która wykształciła już ponad 50 tysięcy absolwentów studiów magisterskich i podyplomowych, która ma, i to jest, wiem, że już bardzo wysoką markę, jeżeli chodzi o szkołę średnią, o liceum. Pan prezydent Krzysztof Żuk powiedział o Lublinie jako mieście akademickim. Tym też chwalę się. I nawet podczas otwarcia debaty o strategii rozwoju województwa lubelskiego razem tutaj z obecnym panem rektorem Stanisławem Michałowskim ostro zaprotestowaliśmy, jak jeden z uczestników powiedział, że to już nie jest ten akademicki Lublin. A ja uważam, że to coraz większy jest akademicki Lublin. I panie prezydencie, już dzisiaj zapraszam na 15 października, gdzie właśnie o Lublinie i tym regionie, powiecie lubelskim, będziemy dyskutować na temat właśnie strategii rozwoju miasta Lublina. Przede wszystkim miasta Lublina. To będzie taka debata subregionalna, ale
miejska. Odpowiedzialny jestem z ramienia Zarządu Województwa Lubelskiego za przygotowanie strategii rozwoju województwa lubelskiego tak naprawdę do 2030 roku. Powiedziałem, że jestem dumny, że mamy wśród wspaniałych uczelni państwowych, publicznych, taką właśnie perełkę, jaką jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, gdzie 98% absolwentów ma zatrudnienie. No, proszę Państwa, to jest coś nadzwyczajnego. Chciałoby się, żeby tak było z absolwentami innych uczelni. Gratuluję pani kanclerz, wysokiemu senatowi za takie osiągnięcia, za to, że jesteście. Życzę studentom, zwłaszcza pierwszego roku, żebyście rzeczywiście uznali, że nauka to wasza praca, to inwestycja w przyszłość. Ale też, tak jak powiedział wasz kolega, żebyście miło też wykorzystali ten czas. Ja nawet zastanawiałem się, czy czasami sobie nie przedłużyć studiów, bo tak mi się podobało. No, inne obowiązki nakazywały skończyć w terminie. Życzę wszystkim studentom, pracownikom, ale i Państwu, żeby ten nowy rok akademicki, ale i zaraz nowy rok był szczęśliwy dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rzeczywiście wśród wielu wypowiedzi przejawia się ten element, motyw regionalny. Zatem myślę, że my jako uczelnie województwa lubelskiego, instytucje, powinniśmy, zdaje się, sięgać do najlepszych wzorców, czyli rzeczywiście być różni w tym, co dowolne, ale jedni w tym, co konieczne i dla nas dobre. Także takie przekonanie wyrażam. Proszę. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma... Dobrze, szanowni Państwo, pragnę też poinformować, że ciepłe słowa i bardzo miłe skierowano do nas z wielu instytucji publicznych. Pozwólcie Państwo, że za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło z tego powodu, ale w sposób szczególny pragnę przedstawić dwa nadesłane listy. Pierwszy z nich jest od pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Magnificencjo, panie rektorze, wysoki senacie, pani kanclerz, szanowny panie premierze, ekscelencjo księże arcybiskupie, metropolito lubelski, szanowne panie i szanowni panowie profesorowie, drodzy studenci, szanowni państwo. Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019-20 składam najserdeczniejsze życzenia całej społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Niech nadchodzący rok będzie dla państwa czasem sukcesów i satysfakcji, czasem pomyślności i powodzenia we wszystkich podjętych zamierzeniach, czasem zdobywania wiedzy i odkrywania nowych obszarów badań z pożytkiem dla państwa uczelni i dla całej polskiej nauki. Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Mam wielką nadzieję, że zmiany, które dokonują się w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, przyniosą dobre efekty i otworzą przed państwem perspektywę dalszego rozwoju. Drodzy studenci, niech czas spędzony w murach uczelni będzie okazją do realizowania życiowych pasji i zdobywania wiedzy, która otworzy przed państwem szerokie możliwości zawodowego i osobistego rozwoju. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości serdecznie pozdrawiam, życząc wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim 2019-20. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda. Dostaliśmy również list od pana prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Magnificencjo, wysoki senacie, szanowni państwo. Początek roku akademickiego to wyjątkowy dzień dla całej społeczności akademickiej. To czas podsumowań i planów na najbliższe miesiące. Dziękuję za zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2019-20 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
wszystkich Państwa obecnych na tej szczególnej uroczystości zapewniam o mojej pamięci i przekazuję wyrazy najwyższego szacunku. Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym dniu pragnę przekazać całej wspólnocie akademickiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyrazy wdzięczności i uznania za Państwa dotychczasowe osiągnięcia. Wierzę, że naszym wspólnym celem jest wspieranie jakości, innowacyjności i konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego. Życzę Państwu, by kolejne miesiące przyniosły realizację badawczych pasji, by jak dotąd podejmowali Państwo ambitne wyzwania odpowiadające aspiracjom kadry uniwersyteckiej i studentów. Łączę wyrazy szacunku, Mateusz Morawiecki. W tym miejscu, proszę Państwa, pragnę przystąpić do uhonorowania tegorocznych najlepszych absolwentów z poszczególnych kierunków studiów. Proszę pana prorektora profesora Mirosława Jarosza oraz pana doktora Sylwestra Bogackiego, dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, o wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym studentom. Na kierunku administracja. Pani Daria Szabała, administracja drugiego stopnia średnia 5.0. Pani Izabela Winiarczyk, administracja drugiego stopnia średnia 5.0, to nagrody pieniężne. Natomiast wyróżnienia otrzymują pani Marzena Brodowska, średnia 4.97, pani Ewa Romsicka-Łuszczyńska, średnia 4.95. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nagrodę pieniężną otrzymuje pan Łukasz Niećko, średnia 5.0. Na kierunku ekonomia nagrody pieniężne otrzymują pani Joanna Perchuć, średnia 4.63, pani Natalia Grabowiec, 4.92 oraz pani Dorota Rostek ze średnią 4.92. Natomiast wyróżnienie otrzymuje pan Andrzej Kołtunik, średnia 4,48. Na tym wydziale jest reprezentowanych najwięcej kierunków, szanowni państwo. Zatem na kierunku finanse rachunkowość nagrodę pieniężną otrzymuje pani Nina Zając, 4,81. Natomiast wyróżnienia otrzymują pani Renata Barton, pani Magdalena Zawadzka. Na kierunku zarządzanie nagrodę pieniężną otrzymuje pan Paweł Pankowski, średnia 4,58, natomiast wyróżnienie zostaje złożone na ręce pani Renaty Plewik, która legitymuje się średnią 4,50. I ostatni z kierunków na tym wydziale, kierunek logistyka. Nagrodę pieniężną otrzymuje pani Natalia Czukri, 4,68 średnia, natomiast wyróżnienie otrzymuje pani Mariola Zdybel, średnia 4,51. Dziękuję panu dziekanowi. Pana rektora proszę jeszcze o pozostanie i zapraszam księdza doktora Adama Raczkowskiego, dziekana Wydziału Nauk o Człowieku i poproszę państwa o wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym absolwentom. Na kierunku pedagogika nagrodę pieniężną otrzymuje pan Łukasz Chmielewski, średnia 4,96, natomiast wyróżnienie pani Anna Olko, 4,79 i pani Katarzyna Wetoszka, średnia 4,74. Na kierunku psychologia nagrody pieniężne otrzymuje pani Agnieszka Brzuska, średnia 4,87, natomiast wyróżnienia pani Iwona Janeczek oraz pani Judyta Bieniek.
Natomiast na kierunku pielęgniarstwo wyróżnienie otrzymuje pani Hanna Kowalska, średnia 4,86. Dziękuję panu dziekanowi już. Zapraszam teraz pana doktora inżyniera Roberta Pietrzyka, dziekana Wydziału Transportu i Informatyki. I na kierunku transport nagrody pieniężne otrzymują pani Patrycja Adamczuk, średnia 4,86, pani Anna Sikora, średnia 4,84, natomiast wyróżnienie otrzymuje pani Justyna Piskosz. Na kierunku mechanika i budowa maszyn wyróżnienie otrzymuje pan Jacek Kobus, średnia 4,68. Natomiast na kierunku informatyka nagrodę pieniężną otrzymuje pan Łukasz Głaz, średnia 4,95. Natomiast wyróżnienia otrzymują pani Sylwia Szwajgier oraz pan Tomasz Momot. Dziękuję panie dziekanie. Pana rektora pozostanie jeszcze. Szanowni państwo, pragniemy również wyróżnić jeszcze czworo naszych studentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki i certyfikaty Technology Expert. I proszę, zapraszam pana profesora Zbigniewa Gasia, pełnomocnika do spraw psychologii, koordynatora kierunku. I poproszę o wręczenie dyplomów uznania dla pana Kamila Jelinka, dla pani Pauliny Jędrejek, dla pani Patrycji Piaseckiej oraz pani Oliwii Rejman. Dziękuję bardzo, proszę o zajęcie miejsc. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że tak naprawdę tym miłym akcentem kończymy naszą, proszę państwa, uroczystość i wyrażam przekonanie, to co pani kanclerz mówiła, że ten rozpoczynający się jubileuszowy 20 rok będzie dla nas nie tylko okresem wytężonej pracy, ale również okresem wielu wydarzeń, konferencji, różnych wydarzeń, które mają tak naprawdę uświetnić nasz rozpoczynający się jubileusz. Proszę państwa, proszę państwa o powstanie i zapraszam do wspólnego odśpiewania z chórem. Dziękuję. Poproszę Jego Magnificencję, pana profesora Marka Żmigrodzkiego, o wyprowadzenie Senatu.
Poproszę o wyprowadzenie sztandaru Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej formalnej części naszej uroczystości. Zapraszamy teraz Państwa na część nieformalną, ale to nie znaczy nie mniej miłą, na bankiet Aula A na parterze. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję za wzięcie udziału w uroczystości.